Marta Klubowicz, dzień pogrzebu Michaela Jacksona. W dzień pogrzebu Michaela Jacksona moja ciotka z Opola pochowała swoją mamę. Mama miała 98 lat. Mieszkała z ciocią. Jeszcze niedawno robiła pierogi. Ksiądz powiedział, że nigdy nie pochował tak starej osoby. Nie sprzedawano biletów na pogrzeb. W dzień pogrzebu Michaela Jacksona na cmentarz w Opolu przyszło 40 osób. Rodzina, powinowaci, sąsiedzi i ułomne rodzeństwo cioci. 70-letnie dzieci, które jak Michael nigdy nie dorosły. Nie było transmisji w telewizji zaraz po serialu Moda na sukces. W dniu pogrzebu Michaela Jacksona ksiądz w kaplicy cmentarnej w Opolu mówił, że święty Stanisław Kostka grał w kulki. Zapytany, co by zrobił, gdyby zaraz miał być koniec świata. Odpowiedział, że grałby dalej, bo był gotowy na śmierć. Michael całe życie, uciekając przed śmiercią, popełniał powolne samobójstwo. W dniu pogrzebu wiecznego dziecka Ameryki 70-letnie ułomne dzieci, którym moja ciocia poświęciła życie, nie płakały po mamie. Nie rozumiały jeszcze, co to śmierć, albo rozumiały ją zawsze. Tłumy na pogrzebie Michaela rozpaczały wraz z całym światem przed telewizorami. W dzień pogrzebu Michaela Jacksona, ani w żaden inny dzień, infantylny świat, co gwiazdy popu myli z Bogiem, nie uczci ani jedną minutą ciszy cichych bohaterów codzienności. Zaraz po modzie na sukces.